witamy w American Top Team na Florydzie. Przyjechaliśmy tutaj odwiedzić naszych reprezentantów UFC. Witaj, Krzysztof. Cześć, witam. Powiedz, Krzysztof, miałem chwilę przyjemność obserwować twój trening. Powiedz, na jakich etapie są twoje przygotowania do najbliższej walki? Jestem na etapie, można powiedzieć, rozpoczęcia mojego training campu w Stanach, w American Top Team. Byłem 3 tygodnie w Tajlandii, gdzie trenowałem wspólnie z Zbigniewem Raubo i z Peterem Sobotą, bardziej pod względem stójki i poprawienia moich rąk. Przed weekendem wróciłem do Stanów i właśnie zacząłem już takie ostre przygotowania na 100% do mojej kolejnej walki. Czyli jesteś tutaj zaledwie kilka dni, jak się odnajdujesz po pokonaniu tylu stref czasowych? Czy nie masz problemu tutaj z aklimatyzacją teraz i wejściem w ten tryb treningowy o czasie amerykańskim? No, jestem bardzo zdziwiony, bo nie mam, nie czuję w ogóle żadnego jetlaga. Może w pierwsze 2 dni obudziłem się o 7 rano czy o 6, to i tak było super, bo lubię rano wstawać. Tak, to jest 13 godzin różnicy z Tajlandii i tutaj, ale nie czuję w ogóle jakiegoś przemęczenia, jakiegoś problemu z tym jetlagiem. Jestem gotowy do treningu i gotowy do zwycięstwa, bo potrzebuję tego zwycięstwa tym razem. Ja jestem tutaj od 5 dni i powiem ci, że chodzę spać o 23 i wstaję o 7, także jeszcze się nie przestawiłem. A skoro wspomniałeś o Tajlandii, o treningach tam, to powiedz, dlaczego Tajlandia? Czym te treningi w Tajlandii się różnią od tych w Europie, w Stanach? Czy jest to wyjazd też przy okazji rekreacyjny, bo i można potrenować, i można odpocząć? Dlaczego Tajlandia? Myślę, że Tajlandia, bo moim zdaniem to jest najlepszy kraj na świecie, jaki jest, w którym ja byłem. Naprawdę jest chill, bardzo wspaniali ludzie, pogoda pięknie, można potrenować Muay Thai. I też tym razem trenowałem dużo boksu i Muay Thai. Jest bardzo tanio, więc możesz za bardzo tanie pieniądze sobie żyć, mieszkać, jeść w różnych restauracjach i czuć się wspaniale, czuć się tak jak moim zdaniem człowiek powinien żyć, to co chciałby robić i to co lubi robić, a nie siedzieć w zimnej Polsce na przykład i narzekać, jak tu jest zimno i źle. Czyli wyjazd udany i potrenowany, i odpocząłeś, i pozwiedzałeś na pewno. Wspomniałeś też o tym, że miałeś pewnego rodzaju problemy z ręką. Ręka była złamana, była to lewa ręka. Na jakim etapie jest teraz twoja ręka? Jak się z tym czujesz? Moja ręka była około 2 lat zepsuta. Nie mogę powiedzieć, że złamana, bo złamałem ją jakieś 6 miesięcy temu w szpitalu, bo lekarz w Polsce niestety ją zepsuł, dał mi za małą blaszkę w ogóle w nieprawidłowej stronie i ta kość mi się cały czas wyginała, robił mi się taki kapitan hak i naprawdę nie mogłem nią uderzać. Przez jakieś 2 lata spróbowałem wszystkiego, różnych zastrzyków PRP, kortyzonu, leków przeciwbólowych i no i co? Zapłaciłem to 2 porażkami, bo nie mogłem dobrze się skupić i na treningu cały czas mi to przeszkadzało, ale chciałem, cały czas zamykałem oczy i mówię, dobra, robię, będzie dobrze, no ale niestety jak człowiek nie jest zdrowy, to tego nie przeskoczysz i mentalnie, i fizycznie nie czujesz się dobrze, jeśli coś ci przeszkadza w twoim ciele, więc postanowiłem zrobić operację po mojej ostatniej walce. Teraz moja ręka jest w 100% zdrowa, uderzam w małych rękawiczkach czy w dużych, w ogóle mi to nie przeszkadza, już nawet o niej zapomniałem, teraz ty mi przypomniałeś. Sorry. Jest super i naprawdę zobaczycie 14 kwietnia, zobaczycie w ogóle innego Krzysztofa Jotka. Czyli po wygranej walce Breka mógłbyś na niej zatańczyć już? Nie wiadomo, czy nie zatańczę. No czekamy, bo myślę, że wszyscy Polacy czekają na twoje zwycięstwo i właśnie jakiś nowy układ taneczny na koniec. A powiedz mi,
Twój przeciwnik jest po trzech zwycięstwach teraz z rzędu. Ty masz dwie porażki. Czy jest to dla ciebie jakaś dodatkowa presja? Wiesz co, nie czuję jakiejś presji, nie skupiam się na tym i nie myślę o tym, że to będzie moja trzecia walka, muszę wygrać, mój przeciwnik jest po trzech wygranych, więc będzie ciężko. Nie skupiam się na tym, żebym do klatki wszedł najlepszy Jotko, jaki kiedykolwiek był i tak się stanie. Tego ci życzymy, na to czekamy. Czy masz tutaj w American Top Team masz sparring partnerów, z tego co się orientuję, którzy mieli już okazję krzyżować rękawice z twoim przeciwnikiem? Czy masz tutaj jakieś podpowiedzi na temat jego stylu walki, czy oglądasz jego walki, czy masz już jakąś koncepcję na to? Z tego co wiem, to chyba nikt z naszego klubu jeszcze nie walczył z Tavaresem. King Mo jest jego kolegą i powiedział, że troszeczkę pomoże mi w przygotowaniach. Tak, oglądałem jego walki, zobaczyłem tylko jak się bije i czy jest leworęczny, czy praworęczny i myślę, że to co zobaczyłem, to mi wystarczy. Nie jest za bardzo ruchliwy, jest na pewno bardzo silny i twardy gość i myślę, że to będzie wspaniała walka. No, chyba lubisz takie twarde wymiany i kiedy naprawdę w tej klatce się dzieje. A powiedz mi, czy masz tutaj na Florydzie jeszcze czas, żeby w ogóle poza treningami skorzystać tutaj z tego pobytu? Czy masz okazję poznać tutaj niektóre miejsca i pozwiedzać? Wiesz co, mieszkam tutaj teraz, więc... W okresie, no oczywiście, jeżeli mam training camp, to nie mam za bardzo czasu. Może mam czas, ale nie chce mi się, ponieważ trenuję rano, wrócę do domu, zjem coś, poleżę troszeczkę, posiedzę na basenie, wyjdę z psem, wrócę do domu, idę na drugi trening i tyle. I dzień się kończy. W weekendy gdzieś mogę podjechać na plażę, czy coś tam pozwiedzać. Ale tak, myślę, że mam czas i jak tylko mi się chce, to zawsze sobie gdzieś tam pojadę w nowe miejsce i obejrzę troszeczkę Florydy, bo sam widziałeś, że jest to naprawdę pięknie i jest co oglądać. Tak, widziałem jeszcze trochę tu pobędę, także cieszę się bardzo. A powiedz, wspomniałeś o jedzeniu, czy całą opiekę tutaj... fizjoterapeutów, dietetyków, to są ludzie, którzy tutaj pracują z tobą w American Top Team, czy to są ludzie z Polski? Jak to wygląda u ciebie? Wiesz co, moim dietetykiem jestem ja. Sam sobie gotuję i sam dbam o to, żebym miał dużo siły na treningu. Co do fizjoterapeutów, mogę powiedzieć, że jest jeden doktor Howard Gelb, którego bardzo pozdrawiam. On mnie tutaj cały czas mi pomaga i cały czas dba o to, żebym był zdrowy. Tak samo w przypadku mojej chorej ręki przed tymi dwoma walkami, to on dbał, żebym ja do tej walki wyszedł. I czasami jeszcze chciałbym wspomnieć o Kamilu Iwańskim, tak mi się wydaje. To jest fizjoterapeuta Asi Jędrzejczak i on tu bardzo często przyjeżdża i on również mną się zajmuje i pomaga mi w tym, żebym był zdrowy jak ryba. Właśnie czekamy też na Asię. Asia w tej chwili trenuje. Mam nadzieję, że znajdzie też dla nas chwilę, aby porozmawiać. Jak oceniasz formę Asi i jej podejście teraz do najbliższej walki i nastawienie? Asia jest bardzo zdeterminowana. Trenuje bardzo ciężko, każdego dnia po 2-3 razy dziennie i oczywiście ja stawiam na Asię i jestem całym sercem za nią, ale sami wiecie jak to jest, walka jest walką i nigdy nie wiadomo co się może wydarzyć, ale ja jestem jak najbardziej dobrej myśli i myślę, że wróci ten pas właściwe ręce. Dobrze, Krzysztof. Czy chciałbyś pozdrowić jakichś swoich sponsorów czy fanów? Jest to moment, w którym mógłbyś pozdrowić. Chciałbym pozdrowić swoich fanów,
trzymajcie za mnie kciuki, 14 kwietnia Jotko wraca i da z siebie wszystko i pokaże, że jeszcze mogę namieszać w UFC. Chciałbym pozdrowić mojego nowego sponsora Octagon. Chciałbym pozdrowić IHS Technology i moją mamę. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie oraz także naszych widzów. Dziękuję Krzysztof za wywiad. Jest to naprawdę duża przyjemność być tutaj w najlepszym, jednym z najlepszych klubów w Ameryce i na świecie. Bardzo dziękuję. Ja też bardzo dziękuję. Dla mnie też jest fajnie porozmawiać po polsku. Jasne. Dzięki wielkie. Trzymaj się.